Nie, nie, nie. Zerwało połączenie. Tak, zerwało połączenie ewidentnie. No dobra, no to wiemy, że jest w piwnicy, nie? Ryga, to ten... Uciekajcie! Do góry, do góry, do góry, do góry! Bardzo szybko, Ryga. Szafa, szafa. Ja jestem. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. New intel. Reports of light switching. Dobra, ja ustawiam sobie streamka. Czy takiego niepublicznego, nie? Ty, ale streamk, ty wyglądasz jak jakiś sztywniak. No wiem, który wiem, wiem. To tak niestety w VR-ce jest, nie? Ale ty mi rękoma macha. No dobra, to teraz powiem tak, nie? Spójrzcie na tą tablicę tutaj. Którą? Tą białą? Czarne monitory. Najpierw na czarne monitory, będzie łatwiej. Tu są sanity, widzę. Teraz tu u góry macie plan domu. Nie wiem, jak go przełącza, jak ma piętra, to tym białym przyciskiem tu z lewej strony, nie? Na dole jest sanity. Tak. Bardzo ładnie mi się pysił. Mamy duże piwnice? Kurwa. Daj mi to przełącz powrotem. Jakiś wyższy ode mnie jesteś. Tak, trochę jestem wyższy, bo mam tę wysokość ustawioną. Na dole jest sanity nasze poszczególnych osób, nie? I jak jesteś w ciemnych pomieszczeniach, jak jesteś w środku i duch ci coś tam próbuje zrobić, to tutaj to ci spada, nie? Teraz tak, ten na dole, total activity, to jest aktywność ducha. Jak jest w okolicach 6-5, to już jest spójnia. Jak jest na 10, to znaczy, że mamy przejebane. Bo 10 zazwyczaj oznacza, że duch nas próbuje atakować. Duch cię może zabić. No. Generalnie. Jak zaczyna ci migać latarka, latarki macie tutaj, możecie sobie wziąć jedną z tych dolnych, one są mocniejsze, z tych dolnych tutaj po lewej stronie. A, tych tam. No, one są mocniejsze, trochę lepsze. Kurwa, zepsułem. No to wezmę sobie. Jak, jak latarka zaczyna migać sama z siebie, to w tym momencie pierwsze co myślisz, co robisz, po pierwsze, czy jesteś w pomieszczeniu, gdzie jest duch, gdzie go wykryliśmy, po drugie, gdzie się kurwa skitrać, jak najszybciej. I teraz się w pomieszczeniach, tak? Innych niż to z pomieszczeniem z duchem. Dobra. Teraz się, zamykasz drzwi, wyłączasz światło. Ta latarka tutaj z przodu będzie dalej świecić tak jak teraz widzisz ją, jak ci świecę w ryj. Tylko że ona w świecie nie będzie świecić, nie? Będzie taki, wiesz, po prostu reprezentacja tego, czy duch jeszcze cię atakuje, czy nie, widoczna, nie? Ono będzie sobie... Pomachaj tą ręką z latarką. Co? Z rękawa ci wystaje. Okej, okay, ja nie widzę swojego ciała w ręce. No, jak generalnie, jak duch atakuje, to ani słowa, siedzisz nieruchomo i za zamkniętymi drzwiami najlepiej. Dobra. Jak będziesz gadał, to on cię będzie słyszał, bo gra wykrywa gadanie, tak? Jak będziesz świecił, to cię znajdzie. No, jak będziesz się ruszał, to też po krokach cię może dojechać. Dobra, a właśnie, miałem zapytać, korzystamy z tej komunikacji w grze? Bo chyba lepiej, bo ona no, też działa na tych duchów. No przecież robiłeś test na mowę. Ale chodzi mi o to, że z tej komunikacji. Z radio. Że wiesz, klika radio i wtedy słyszymy się na radio. Ja to mam na przykład na lewym ramieniu, jak kliknę, to wtedy mam radio, nie? Każdy ma na ramieniu tą latarkę? Nie, tylko chyba wy. Ty też. Ja też? No to wszyscy mają w takim razie, ale tego się nie da połączyć. Komunikacja jest pod B i pod V, tylko to są dwie różne. To weźmy, przetestujmy, jak to działa. B jest chyba na lokalu, a V jest chyba przez radio. To już mamy te radio zamontowane? Tak, tak. Coś mówisz, Bartek? Bo ktoś klika. A mówię pod B. Klikam B i mówię. To cię nie słyszę. Czekaj, ja ściszę sobie ten. Wyspika. Sound muted. Słyszysz mnie pod radiem, Bartek? Sound resumed. Słyszałeś mnie? Na radiu, Bartek? Ja nie słyszałem cię. Słabo, bo nie wiem teraz czy... Tylko słyszę takie klikanie. No właśnie, to klikanie to jest, że ktoś naciska i chce gadać na radiu, nie? Dobrze by było, jakbyśmy gadali przez grę, nie? Tak.
Tak, byłoby najlepiej. O, to jest właśnie Spirit Box, to co on odpalił. On już śledzi częstotliwości i możesz zadawać pytania duchowi i on ci odpowiada na nie pojedynczymi słowami. O. Nie mam. Panowie, więc was powinien... To teraz tak, ja akurat mam możliwość zawieszenia sobie na pasie bajerów niektórych, jak na przykład latarka. O. Teraz jest druga sprawa, to jest latarka też. To jest trochę inna latarka. Mhm, UV jakaś. Tak. Ją można szukać śladów duchów, czy to tych. Odcisków palców. Dłoni, czy coś? Tak. Tak, czy odcisków dłoni, czy odcisków palców, czy odcisków stóp, tym napisów się szuka. Napisów jakiś. Napisów ewentualnie, one tak świecą na zielono, wszystkie te rzeczy, co duch zostawia. Wyłączymy. Spirit Box już widziałeś, jak działa. Teraz tak, to na dole te dwa zeszyty takie. No, to są te. Te książeczki, że duch może napisać. Nie? Tak, tak. I on się po prostu rzuca na ziemię i się mu mówi, żeby coś napisał, i on wtedy sobie coś tam napisze, jeżeli ma taką możliwość. Dobra. To gówno to jest EMF Reader. Pokaż. Takie małe. A to co tu leży? Aktywność elektromagnetyczna, tak. Czy coś? Tak, dokładnie. Włączasz to, jak jest zielone światełko, to znaczy, że jest włączone i wtedy on już będzie wykrywał, jak przejdziesz przez ducha, to się ruszy to coś, nie? Aha, i 4 teraz... są stopnie, okej. Okay. 5. To trzeba obserwować. Bo czasami jak dojdzie do piątki, to jest też wskazówka a propos ducha, który nas tam, że tak powiem, interesuje, nie? To bardziej jest już na zasadzie, jaki to duch, bo jak sobie wciśnicie J. A, to jest ta książka, kojarzę ją. To jest ta książka i daj sobie te dwie strzałki, tak żeby ci przyleciało na sam koniec. Mhm. To macie te evidence, u mnie to tam po angielsku jest, więc dowody nie wiem, czy też mam po angielsku. Pierwszy macie na przykład, jak przejedziesz strzałką w bok, masz MF level 5. Nie? No jest. Dobra, powiedz się. A, czy to jest to? Drugim w prawo, to masz potem Spirit Boxa, Fingerprints, Ghost Orb, to są takie kuleczki, które widać na kamerach tutaj właśnie w samochodzie. Co tam jeszcze jest? Ghost Writing, to jest ta książka. Następne masz Freezing Temperatures, czyli właśnie jak termometr wskaże minusowe temperatury, nie? Mhm. I no evidence. No i na podstawie tych trzech. Tak, na podstawie tych trzech dowodów zgadujesz, który to duch jest, nie? No ci tam zawęża grupę, okej. Okay. My możemy wziąć tylko po jednym urządzonku? Nie, możecie skitrać gdzieś jeszcze jedno. Tylko nie wiem, jak to się robi w waszym przypadku. Zeskrolować to trzeba i wziąć drugi. Wiesz, trzymasz przedmiot, scrollem robisz i ten. Aha. Nawet trzy możecie wziąć, bo ma latarkę, książkę i ten. A mogę wziąć chyba cztery. Tego co pamiętam, bo mam dwie ręce i dwa na pasie. Ja mam latarkę, książkę i termometr. Latarkę, książkę i termometr. To książki już nie potrzebujemy, to jedną książkę wypierdolę. Nie, ja książki nie wyrobię, tego nie kumam. Ale to tylko możesz ją przynieść, nic więcej. Po prostu przyniesiesz, tak, znajdziemy pomieszczenie, to wrzucisz. No. Ja sobie też wezmę termometr. Ja mogę wziąć na przykład kamerę i mogę wziąć ten czujnik. Ten IMF? No. To możesz wziąć. Teraz jeszcze tak. Radio ktoś musi wziąć. To czekajcie, to już jest kwestia właśnie, czy potrzebujemy. Teraz podejście do tej białej. A te piguły to czyje? To są ogólne, jakby komuś spadło sanity bardzo nisko, to będzie sobie mógł je wziąć. One sobie podnoszą to sanity trochę do góry, nie? A ta beczka co tu jest? To jest sól. Ten. Sól trzeba uważać, bo jak się zużyje, ona jest, ma tylko jedna beczka, jest na trzy zużycia. Jakby trzy punkty możesz usypać solą, nie? I teraz okay. Tak, bo tu masz tą białą tablicę, to są nasze cele, tak? Pierwsze, discover jaki typ ducha, to jest zawsze. Drugie, have a member of your team witness a ghost event. Czyli ktoś z nas musi zobaczyć, jak duch coś robi. Czy to rzuci przedmiotem, czy komuś się ukaże, czy cokolwiek innego zrobi, nie? Najlepiej jest, jak się zrobi temu zdjęcie, bo to najszybciej wtedy zalicza. Teraz tak, mamy detect a ghost present with a motion sensor. No i mamy problem, bo nie mamy czujnika ruchu. Więc tego zadania na pewno nie zrobimy, nie? Misja tak nie czy tak będzie zaliczona, jeżeli odkryjemy jaki to duch, ale będziemy mieli mniej pieniędzy za to, nie? Okay. I teraz ostatnie, find evidence of the paranormal activity with EMF reader, nie? Czyli to jest to właśnie to białe, znaleźć dowody, tak? To jest tak, to jest znaleźć po prostu gościa na za pomocą... Na tym czytniku, co ty masz. Tak, dokładnie, tego czytnika. Termometr jest nam potrzebny zawsze, po to, żeby znaleźć pomieszczenie, które ma albo 10 stopni okolice, albo mniej niż 10 stopni. To wtedy wiemy, że tam duch jest. Jak ma aż tam granicę 16, 18, 15, to jest normalne pomieszczenie. Jak ma około 10 albo mniej, to znaczy, że tam duch jest w tym miejscu. Może być korytarz, może być szafa, może być kibel, może być wszystko.
każde pomieszczenie, jakie jest w chacie. Teraz tak, te kamery. Te kamery... No, wziąłem jedną. To w sumie trzy. Są do obserwacji live. Czyli to, co ja włączę tutaj na kamerze, spójrzcie teraz na monitor, tylko kliknij spację, o właśnie. Nie, nie myszkę, kliknij na klawiaturę. To jak się klika na klawiaturę, spacją, czy...? Nie, nie, lewym przyciskiem myszy, sorry. I teraz kliknij... Dobra, raz tylko kliknij. Raz kliknij. Nie, to trzeba myszką, to trzeba myszką. Myszką przyłączasz kamerę, a teraz kliknij na klawiaturę, bo to wyłączasz noktowizję klawiaturą. O, i teraz o, widzicie live view z siebie, możemy sobie wziąć... Siemano, jestem duchem, nie mam, nie, bloguję sam siebie, nie? A jak ja włączę? Czekaj, a to się włącza... Jak ty włączysz, to musisz przyłączyć kamerę wtedy, nie? Na inną. Daj, to się włącza kamera jest... F? Ja lewym przyciskiem... O, prawym przyciskiem myszy, dobra, okay, mam. To ty prawym przyciskiem myszy włączasz. To weź, przełącz. Teraz po prostu bierzesz i przełączasz sobie lewym przyciskiem myszy. Okej, to jest moja kamera. To jest twoja kamera, tylko musisz... Oddalić ją od komputera. Nie, to też nie, nie to też jest twoja. To jest twoja. O, tu jest, siemano. O, siemano. Witam w twojej kuchni. Jak ja, widzisz, jak popatrzę na ciebie, nie? To wtedy widać, ale ktoś przełącza cały czas te kamery. Ja nie przełączam. Właśnie, się zastanawiam. Może duch? O co Kaman? Nie, duch nie może takich rzeczy robić. A nie wiem, o co Kaman z tym przełączaniem się kamer automatycznie. Bo na klawiaturze jest noktowizja, a na myszce jest ten, dobra. No. A cały czas mi pokazuje, jak trzymam kamerę, to mi pokazuje, że mogę ją też gdzieś położyć. Tak, możesz ją położyć gdziekolwiek. Ja mogę ją na przykład zrobić, patrz, obrócę sobie ją tutaj, nie? Sobie ją w tym miejscu mogę zrzucić. I ona sobie będzie stała i pokazywała live z tego miejsca. I po to właśnie jest ten statyw, że można też włączoną kamerę, jak ma zielone światełko, włożyć na statyw. Wtedy już po prostu tym statywem... Czaję. Bierzemy sobie statyw. Ale ja na kamerze nic nie widzę, dopiero na monitorze? Ja też właśnie na kamerze. Na kamerze nie widać, tylko na monitorze widać. Aha. No dobra, a słuchaj. Mogę jakoś obrócić tą kamerę? Jest jakiś przycisk do obracania, ale musisz sprawdzić, bo ja po prostu rękami to robię, nie? No właśnie, a ale tu niestety. Jak patrzysz w chacie na bank, jak będziesz, nie wiem jak tutaj to się wyświetla dla ciebie, ale w chacie jest możliwość, że jak kładziesz gdzieś blisko ją stołu czy coś. Masz opcję obracania, taki białym jakby ten masz po światę i wtedy możesz obrócić. Dobra, lewym przyciskiem myszy. Okej. Okay. Przytrzymujesz i się ten. Dobra, i on się stawia którym klawiszem? Też pewnie prawym, tym samym co podnosisz. Nie, prawym włączam, włączam nagrywanie. Aha. To G, zrzuć po prostu. Oj, nie zadziałało. Nie, to nie to. Nie, wyrzuci normalnie. Jak się on stawia u was? U mnie po prostu klikam tym samym F. To podnoszę, nie? F. Aha, czyli F stawiasz. E podnosisz, F stawiasz. Dobra. Teraz jeszcze jedna kamera. To jest kamera wideo. Raczej foto w sensie, nie? I ona ma tak. Zdjęć. Każda z tych kamer ma 5 zdjęć, tak widzicie, tutaj wyświetla piątka. No. Tylko te 5 zdjęć możecie zrobić. Jak masz na przykład objective, że musisz zrobić zdjęcie duchowi, to właśnie tą kamerą. I ona błyska fleszem i robi zdjęcie, nie? To po co mi jest ta kamera, co teraz ją trzymam? Bo ta jest właśnie do obserwacji tych ghost orbów. Czyli jak szukasz tych świecących punkcików, nie? Jako wskazówki do ducha, który... No dobra, a ale w tym czasie ktoś tu musi siedzieć. Tak, w tym czasie ktoś tam musi siedzieć, albo po prostu ustawiasz kamerę i wychodzisz. Czy słuchaj, a ghost orb to jest coś takiego, że to trzeba sfotografować, czy tylko nie, mamy to zaobserwować? Nie, ghost orb tylko po prostu musisz zaobserwować, nie? To jest taki paprok jakby na monitorze się wyświetla. A czy teraz... ten ghost orb to na przykład jest zaliczany jako ghost presence, czy nie? Nie. Nie, to chyba nie jest jako ten ghost event. Dobra. Teraz tak, na dole tej tablicy białej macie napisane co o duchu. I've done some more investigation for you, look like a ghost, name is Robert White. Czyli gość się nazywa Robert White. Czy trzeba będzie mówić Robert White? I tak i nie. Tak, biała dama była. Biały tak Robert. Bo teraz sprawa wygląda następująco. Za wami jest zegar, jak się obrócicie, za monitorem. Ten zegar startuje w momencie, gdy przejdziemy przez drzwi domu. To jest taki nasz czas na poszukanie. Na przygotowanie się. W tym czasie... Minut? Tak, 5 minut. W tym czasie nie wypowiadajcie imienia ducha. Dlaczego? Możecie mówić na przykład, czy jest ktoś tutaj z nami. Oczywiście wszystko musicie mówić po angielsku, nie? Is there anybody here? Show us a sign, cokolwiek. Nie wypowiadaj imienia ducha, bo każde wypowiedzenie imienia ducha wkurwia go coraz bardziej. Czyli tak jakby finalny czas naszego pobytu w domku i
spokoju się. Naszego skraca się z każdym wypowiedzianym słowem, znaczy imieniem jego, albo z każdą jakąś tam słowem w stylu kill, I'm scared, co tam jeszcze. Czyli jakbym powiedział Robert White, to znaczy, że Krusty żyje, dobra. No mniej więcej. I teraz tak, piszę tutaj, że Ghost tylko odpowiada ludziom, którzy są sami, więc generalnie już jest pierwsza sztuczka. Ktoś będzie musiał sam zostać w pomieszczeniu i próbować z nim się porozumieć, żeby duch się nam odpowiadał, tak? Ja cię chwycę. Ja tylko po polsku z nim mogę gadać. You should be able to use its name to anger it. O, widzisz, nawet masz to napisane, nie? And get some rest paranormal activity. Make sure it refers to your journal and write down any evidence you find. Czyli jak a, czyli się... możesz zapisywać po prostu dowody. Tak, dokładnie. Teraz tak. Nie mamy krzyża, to już wam z góry powiem. I starczyło mi hajsu, żeby kupić krzyż. Więc mamy trochę utrudnione zadanie, bo nie jesteśmy w stanie się obronić przed duchem. Trzeba będzie się chować. Albo spierdalać. Jedno... A jakbyśmy mieli krzyż, to wystawiasz krzyż i jesteś nietkany. Tak, czasami jest taka opcja, że można się obronić tym krzyżem, nie? Dobra. Teraz jak sobie wyciągniecie ten journal, to macie, jak w lewo jedziecie strzałkami, najpierw macie zdjęcia, a potem są opisy duchów po jakimś tam kilku stronach, nie? No są. Masz Oni, Yuri, Demon, Revenant, Shade, Jin, Mer, tam jeszcze Poltergeist, Banshee, Raid, Phantom. Teraz i jeszcze Spirit jest. To są rodzaje duchów, jakie występują w tej chwili w grze. Niektóre z nich są bardziej przejebane, niektóre są mniej przejebane. Na przykład Raid i Banshee bodajże są bardzo agresywne od samego początku. Poltergeist rzuca rzeczami. Takie tam inne rzeczy, nie? Jeden z tych na przykład typów atakuje tylko i wyłącznie przy, nie wiem, włączonym świetle, a inny przy zgaszonym świetle, nie? Jakieś takie jajka. Mm-hmm. Tam można sobie poczytać o danym rodzaju ducha, ale najpierw najlepiej zebrać jakieś tam dowody i potem dopiero poczytać gdzieś tam co to może być, nie? No dobra. Dobra, lecimy po Roberta. Zdjęcia żadnego nie musimy mu robić, nie? Jest chyba. Nie, jest motion sensor, ale tego nie mamy. EMF reader, i obserwować. Dobra, EMF reader to ja mam. Tak? To ja mam. Tak, ty masz EMF reader, włącz sobie go, to żeby świecił na zielono, wtedy już działa, nie? I słuchaj, to jest tak, że jak on się zaświeci po prostu na 5, to znaczy, że to już jest wykonane, tak? Nie musi się na 5 zaświecić, może się zaświecić na mniej, ale jak aha. Się zaświeci na 5, to jest wskazówką dla nas. Ten obiektyw tutaj wtedy się odznaczy, tak? Tak. A jak się zaświeci na 5, to jest wskazówka dla nas, jaki to może być typ ducha, nie? To jest pierwsza ze wskazówek, czy tam jedna z wielu wskazówek. No i teraz tak. Już nie będziemy brali soli, bo to jest bez sensu na domku brać sól. Weźmiemy sobie tylko tą jedną kamerę, co ty masz. Ja sobie wezmę tą drugą na statywie. Możemy sobie wziąć tego Spirit Boxa. Masz Spirit Boxa, Deski? Ja mam kurczak Boxa. O tym mówisz? Tak. Ja sobie wezmę jeszcze termometr. Chcecie łazić razem, czy się rozdzielamy? To właśnie ten Spirit Box. Nie wiem. Ja bym na początku. Na początku bym razem. Połaził, no, razem. Dobra, okej. Okay. No to sobie pójdziemy już pod drzwi i za chwilę będziemy uruchamiać piękny zegar. Trzeba bo shiftem jest trochę szybsze łażenie, nie? Nie wiem, ja nie mam tego szybszego łażenia, idę tak samo jak ty cały czas. Jak klikasz, to otwierasz drzwi od naszej tej. Teraz kamera tak, zostawię. Już się obsrał, ma 90... O, już dobra, wrócił. Dobra, no to idziemy. Springman ma stracha. No, powiem ci, dawno nie grałem, całe dwa dni. Aha, jeszcze sobie wezmę najpierw. Ta, szybciej łazę trochę. Włączę latarkę. Kiedy szybciej łazi? Jak shifta trzymasz, tylko to pewnie jakoś wywołuje te duchy czy coś. Dobra, teraz słuchajcie. Tu jest kamera. Będziesz głośniej chodzić. Tak, tam jest kamera. Jak wejdziemy, będą różne dziwne dźwięki w środku. Dźwięki gry. To pewnie na tutorialu, jak wleźliście do środka, to słyszeliście, że się zmienia. Nie udało mi się wejść do środka. Wszystko będzie skrzypieć i w ogóle, także... Można się zesrać już na dzień dobry, nie? Dobra, poproszę. Bardzo, zapraszam Państwa do środka serdecznie. A jak się drzwi otwiera? Chyba lewym albo prawym przyciskiem myszy.
kurwa, od razu się dźwięk zmienił. Tak, zmienia się. I teraz termometry w dłoń najlepiej i szukamy pomieszczenia, które ma najmniejszą temperaturę. Ja nie mam termometru. Ja mam termometr, łazicie za mną w takim razie. Niech ktoś otwiera drzwi. Mogę używać latarki i lidera jednocześnie? Chyba nie. Chyba w twoim przypadku nie. A ty na przykład możesz? Ja mogę, no bo ja mam w jednej ręce kamerę, a w drugiej ręce mam termometr. Ej, też bym tak chciał. A jak się AMF Reader mam w ogóle na tym, nie? Na pasku. Otwórzcie te drzwi. W okazji zobaczymy, czy... prawym przyciskiem myszy spółki albo lewym. Włącz to światło, bo ja widać. Czy ja włączę w salonie światło? Nie, w sensie... włącz latarkę, co ty? Nie włączać światła? Ja nie mogę otwierać, nie wiem czy... A weź tak, żebyś miał pustą rękę. Światła najlepiej nie włączać, bo im więcej świateł włączysz, to jak włączysz za dużo świateł, to się po prostu wypierdolą korki. Wtedy masz całkowicie ciemno. Ja ci otworzyłem te drzwi. No nie wiem jak się otwiera w końcu. Sprawdźcie sobie szybko w tym. Tylko my nie mamy opcji sprawdzenia sterowania, wiesz? Nie macie tu w opcjach? Nie, nie ma. Ale smutek. W czasie gry nie ma. Chodźcie dalej, tam nic nie ma. Dobra, lewym przyciskiem myszy. Tak? I przytrzymujesz, nie? Przesuwasz, dobra, lewy przycisk myszy, okej. To chodź ta, idziemy dalej. Ja już mam kurwa Pietra, nie? Bo już słyszę dźwięki, których nie powinienem był. To tylko szum jest taki. No. Idziemy sobie dalej, kolejne pomieszczenia. Tam jest piwnica, tam... To, o, i ten pisk to oznacza, że mamy odczyt CMF Readera, czyli duch jest tutaj gdzieś. Teraz po prostu przechodzę i wiem, że ten duch stoi tu w korytarzu. Temperatura na razie tutaj jest... o. A jest trójka. Już jest wiem gdzie trójka. Jest duch. Tu jest duch, za tymi drzwiami. Jest minus jeden stopień. Otwórz. No i fajnie, się schował w takiej małej szafie. Mamy temperaturę minusową. Stawiam więc kamerę. W środku. Nie ma odczytu. Tu jest odczyt. A klucz leży jakiś tutaj? Jakbyś mógł to świeć tutaj na nasz beskid. Jakiś klucz tu leży. Weź klucz. Wziąłeś go? Tak. Dobra, mamy kilka... jakoś... mgła jest, a ja oddycham na zimno. Tak, bo jest minusowa temperatura. Bo jest minusowa. Wyrzuciłeś termometr. Ja wiem, wyrzuciłem termometr, bo mi już nie jest potrzebny. Już wiem, że to pomieszczenie jest z duchem. Weź podnieś ten, bo ja nie mogę tego podnieść. Ale czego? O. Kluczyka. To odsuń się. Mam go. Teraz kamerę mamy ustawioną, to mamy ustawione. Rzuć... to swoją błąd... kamerę ustawić? Włącz spirit boxa i rzuć go na ziemię tam. Dajcie światło. Świecę. Is there anybody here? Can you speak? Show us a sign. Jest włączony ten spirit box? Wyrzuciłem włączony. To wy zamknęliście drzwi czy on? Ja nic nie zamykałem. Nie, one były takie przymknięte. Nie, ale one się... LMF level 4 w tej chwili mamy, nie? Więc on zamknął drzwi, bo ty powiedziałeś give us a sign. I on nam dał znak. Rzuć tę książkę też tam do środka. Świećcie. Poziom 4 na MLF. Tak, wiem, bo stoi tutaj. Jezus, Springman, wyglądasz jak duch. No wiem. Świećcie na mnie. No. A tak, żebyśmy ją widzieli, wiesz? Can you write us something? Dobra, jest, fajnie. Can you write us something? Write something in book. Bro. Can you speak? Nothing detected. Can you hear us? Nothing detected. Ktoś coś otwiera? Nie, to on może otwierać, nie gada na tym. Can you write down something down? Nie, dobra, to chodźcie. Zamykamy te drzwi na chwilę. Wychodzimy z budynku, szybko, chodźcie. Jeden za drugim, szybko, szybko. Wszyscy naraz. Teraz tak. Wyszliśmy sobie z budynku i chodźcie do samochodu. Spójrzcie sobie na ten wykres aktywności. No właśnie, za każdym razem jak powiedziałeś tam give us a sign czy coś, ta aktywność skakała. Ona na razie nie jest straszna, bo to jest niski poziom trudności, nie? Miecio, nie bój się.
Jak tam wrażenie na tą chwilę? Ja cię chwyca. Ja się nie boję. Dobra, patrz ja teraz to. Wszystko, Miecio i ty macie mniej sanity niż ja. Bo poziom masz wyższy. Albo bo ja mam poziom wyższy, chociaż nie wiem, czy to ma jakąś zależność, ale raczej nie. Ale po prostu staliście więcej w cieniu. W ciemnych pomieszczeniach na to wychodzi. Albo duch z wami więcej ingerował, na wasze, więcej ingerował. Po prostu na wasze jakieś tam gadanki, nie? No. Ja nic nie mówiłem, a najbardziej ingerował. O, nadal jest activity pan. Tak, ono sobie tak będzie skakać. Teraz patrz, wyciągajcie sobie journale, jedźcie do tej strony, gdzie są te ewidencje. Kamerę dowody, i robimy EMF level 4, więc nie ma EMF level 5, to robimy sobie minusowe temperatury tutaj, nie? No były. Jako freezing temperatures. Dobra. Na razie tylko tyle mamy. Chodźcie tutaj na kamerę. Włączymy sobie teraz kamerę ze środka i sobie poobserwujemy. O, widziałeś, drzwi się otworzyły same. Domknęły się same. O. Ruszają się. Spike w activity się zrobił też. Szukamy, czy są jakieś takie małe świecące kulki, ale ja ich nie widzę w tej chwili, gdyby były. Czasami na razie też ich. Trzeba się przypatrzeć trochę dłużej. A weź wyłącz nokto. Nie, na nokto to widać tylko i wyłącznie. Jak zostawisz światło, to nie będziesz ich widział, no bo tylko na nokto je widać, nie? Trochę chujnia, że tak powiem. Teraz by się przy... Znowu się drzwi otwierają. Zamykają. No może on się zablokował, termometr? Nie, to on robi. Możesz mi wierzyć na słowo. Jak coś się dzieje w tej chacie, co nie powinno się dziać, to robi duch. Teraz musielibyśmy wziąć tą latarkę UV, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś odcisków palców. EMF reader już sobie nie potrzebujemy, ale to się przydaje. Nie, ja zostawię go, bo przydaje może mieć, piątkę wykryje. Bo jak zacznie nas atakować, to może wykryć piątkę i to będzie kolejna wskazówka dla nas. Więc ja sobie zostawiam na pasie EMF readera cały czas. Jedną rękę sobie zostawię wolną. Ten termometr. Ty tu rzucasz na pasek, na... Na pasek, ale na ziemię. Czemu my nie mamy paska? A mamy scrolla. A możesz pod kół też zmienić. Sprawdźmy, co nam zaliczyło. Ghost event już mamy. Bo się drzwi zamknęły. Dwie rzeczy mamy zaliczone. Jak powiedziałeś, no tego motion sensora nie będziemy mieli. To teraz tylko zostaje nam... Co to za typ znaleźć. To co, lecimy z tematem, nie? Dobra. Jak tam wygląda wasze sanity? Chujowo, ale stabilnie. Idziemy. Teraz prośmy. Pamiętajcie... 78. Teraz będzie trochę bardziej przejebane. Bo drugi raz chodziłem. Kiedy będę wiedział, że na przykład jest coś ze mną nie tak? Bo już, będzie wiedział, że coś jest z tobą nie tak? Jak zacznie ci migać latarka ta normalna, tak o, będzie ci migać, znaczy, że musisz spierdalać, chować się, zamknąć ryj i się nie ruszać. Najlepiej za drzwiami się schować. Mogę wyjść w ogóle z domu? Nie, bo ci może zamknąć drzwi przed ryjem. Nie wyjdziesz z chaty. Jesteś udupiony wtedy, bo on cię znajdzie. Także w razie co tam od tego pomieszczenia w korytarzu za nami jest garaż, to w razie co możemy spierdalać do garażu. Jak zacznie migać światełko, to uciekamy do garażu, albo gdzie każdy... Gdzie jest garaż po wejściu? Po wejściu to będzie chyba w lewo? Tutaj masz... Tak. Prawo. Masz zielone, to jest, prawo. Zielone to jest wejście. Idziemy w lewo, tam jest ten duch, to pierwsze pomieszczenie po lewo, nie? Tak jest z drzwiami. Aha, dalej i w prawo. A dalej i w prawo jest garaż, dokładnie. W razie co tam spierdalamy. Nie będziemy go za bardzo wkurwiać, ale teraz możemy już w sumie zacząć używać jego imienia. Nieczęsto najlepiej. Najlepiej jest pytać cały czas, czy coś możesz zrobić, czy coś nam pokażesz, czy możesz mówić, takie tam rzeczy. Bo zegar już upłynął do zera, nie? Więc ten tak jakby czas dla nas na przygotowanie minął. Tu masz, this ghost also seems to only respond to people who are alone. To... Właśnie do tego chciałem teraz dojść, że będziemy musieli kogoś w tym pomieszczeniu na chwilę zamknąć samego. Będzie musiał pogadać sobie z nim. Bam. Żeby uzyskać jakąś odpowiedź. Ja myślę, że ten, kto tu ma najwyższy wykres w sanity. O, to ja myślę, że Miecio, jesteś kandydatem numer jeden. Dobra. Patrzę jeszcze tylko, czy ghost orby jakieś są, ale nie ma. Drzwi się cały czas wypchają. Dobra, lecimy do środka. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Mamy jeszcze solankę. Ja tak powoli idę. Jak ty zobaczysz potem na streamie, jak ty wyglądałeś, to... Dobra, wchodzimy do chaty. On w kolanach nóg nie jest w ogóle nie ten. Nie ma w level 2 znowu. Na nartach jest. Otwórzcie te drzwi, proszę. O, światło się zapaliło w środku. Otwórzcie drzwi, proszę. Proszę cię bardzo. Dobra.
wysypał coś? Sól wysypał. Can you write us something down? Kurwa. Kto to robił? Na dół. Can you write us something down? Garaż się otworzył. Nie pisze ewidentnie. Garaż się otworzył. Wiem. Szukam fingerprintów jakiś. Tupek. Coś. Can you write us something? Mam wrażenie, że go kurwa. O, mruga światło. Światło miga? To uciekamy. Do garażu chodź. Ale sól wysypałeś przecież. No tak, ale sól nie... Nie mruga światło, tylko zamrugało światło. Jak mrugają tak, latarki, to wtedy jest problem, nie? Nie, zamrugało te duże światło. Tak, duże światło może zamrugać. Jak się go coś pytasz, to on może ci zamrugać, nie? Masz kapcie. Idziemy dalej. Nie widać, ty, że... Było, o, fingerprinty. Masz aparat do robienia zdjęć? Niestety nie, ale nie, jest nie mówisz, żeby brać. No, idziemy po aparat do robienia zdjęć, wracamy i robimy zdjęcia, bo będą fingerprinty. To ja polecam. Nie musimy robić w sumie zdjęć, ale za zdjęcia dostajesz więcej hajsu. Punkty, hajs, wszyscy razem wychodzą z chaty, nie? I nie zostaje z tyłu. Lepiej nie zostawiać nikogo. To są dodatkowy hajs, nie? Za każde zdjęcie jakiegoś tam paranormalnego zjawiska. Dobra, jakie sanity kto ma? Pewnie activity jest niskie, od teraz jest activity ponad. Niskie, tak. O, ale za to sanity już mocno spadło. Sanity macie trochę niskie, no. Ale nam wróci zaraz do jakichś 75 pewnie. Tak, ono tak będzie sobie skakać. Dobra, nie? Ja podmienię ten mój aparat na ten fotograficzny. Dokładnie, a ja wezmę jeszcze jeden aparat. Po prostu go rozstawię w kuchni tak, żeby patrzył na korytarz. Bo ewidentnie wychodzi na to, że może być na korytarzu, bo fingerprint jest na korytarzu. Więc może nie być w tym kantorku, więc przełożymy pamiętaj teraz też, na chwilę rzeczy z kantorka. Bardziej na korytarzu niż w tym pokoju. Tak, właśnie ale dlatego spróbujemy... Ale na drzwiach po drugiej stronie całkiem, w tym małym schowku tak, po drugiej stronie. Ale on odciska w pomieszczeniu, jakby we wnętrzu pomieszczenia, czyli teoretycznie jest na korytarzu tamtym, nie? Wejdziemy tam teraz, spróbujemy książkę przerzucić na korytarz i przerzucimy też... Chociaż nie, bo temperatura pokazywała na ten śmieszny ten, nie? Kantorek. Czekaj, napiję się to i może z sanity podskoczy. Ej, czekaj, bo mnie ci pyta, czy mamy full fazmofobię. Nie mamy, może ktoś przyjść, ale no to... Kto się pyta? Cichy. User joined your channel. Siemano. Ej, dobra, to tylko szybko linka, musicie mi podać. A my mamy oryginał. O, wy macie oryginał, a to... O. Oba! Ej, kto pila ci gry w dzisiejszych czasach? Ja pierdolę. Ej, Bartuś, ciebie nie słuchać na streamy. Nie słuchać mnie na streamie? Dziękuję za informację. Dobra, to grajcie sobie wesoło. Brać coś jeszcze, czy nic już? Weź ten... Wziąłeś aparat do robienia zdjęć, ten? Ja nie brałem. To weź go, jeżeli możesz. Ja wziąłem. No to ale weź też drugi. Wziąłeś. Dobra, teraz powinno być mnie słychać na streamie. Okej. Okay. To idziemy do środka z powrotem. Słychać. Wszyscy razem, jednym tempem, czekaj, poczekamy na niego. Dobra, idę. Miecio nadchodzi. Chodź, Miecio, chodź. Siemano. Najbardziej lubi zamykać nam drzwi, jak wchodzi chyba jedna osoba i w tym momencie zamyka resztę z tyłu, nie? Forrest Gump. Do palca idzie. Dobra, chodźcie. Proszę, Miecio, panie przodem, jesteś panią, możesz wejść pierwszy. Hello. Rzeczy. Co miałem zrobić? A, zdjęcie. To weź pokaż tutaj ten. Ty masz level 4 cały czas. Jaka tu jest temperatura na tym? Nie, to on jest tutaj pokaż. W kantorku, bo tu jest minus 11, a tam jest 13. On jest w kantorku. Pokaż ten palec, o, to fryzyk temperatur. O, tylko dobra, i te latarki. Zagrał na pianinie, słyszałeś? No, słyszałem. I teraz włączył światło za tobą. No, włączył. Czyli wie, że czego wkurwiamy, nie? Czyli mamy fingerprinty i mamy... Co mamy? Temperaturę. Temperaturę. Możesz wypowiedzieć jego imię. Can you write us something down? Ja to zamykam. Nie, tu mamy uciekać. A,
A lepiej będzie zamknięte. Dobra, to to już mamy, to to odkładam. Wybierz jedną rękę wolną. Nie zamykaj. I teraz by się przydało... Pierwsze, zgasić to światło. Znowu otworzył? Właśnie nie wiem, co otworzył. Miecio, właż do środka. No. Będziesz gadał do niego. A kolejny odcisk zostawił na drzwiach. Ja cię zamykam, a ty się go zapytaj, czy może coś napisać w książce i czy może coś powiedzieć. Ja mam tu zdjęcia robić? Czy latarkę mam zgasić? Nie, o. Świeć? Ty zgaś latarkę. Albo zrobię zdjęcie. W sumie możesz trzymać latarkę, tylko zacznij gadać z nim. Ale zapaloną może być? Tak. Hello, can you write us something? Chodź ten, Beskid trochę dalej. Hello, please. Write something in book. Give me your autograph. Please take a pencil and write us something. Jeżeli nie pisze, to poproś go, żeby coś do ciebie powiedział, jeżeli tam szumi, bo to ten EMF, nie EMF, tylko Spirit Box powinien będzie odpalony. A gdzie ten Spirit Box jest? On gdzieś jest tam na ziemi, pod termometrem. Pod tą szmatą się mógł schować, wiesz? Hello, speak to me. Say something. Coś słyszałeś, czy Nothing Detector cię pokazuje? Nie widzę go, skurwiela. Znaczy, widzieć go nie będziesz. Ale to szafki. Aha. Ten skaner ktoś gdzieś pod skitrał. Dobra, wyłaź miecio stamtąd. Czekaj. Wyłaź miecio stamtąd. Roberto, write us something. Speak to me, Robert. Wyłaź. Siemano. Nie chcę z tobą gadać. Jak mu było na imię? Robert. Nie Robert, powiem dalej. Robert White. Patrz to, widzisz to? Ale to ja mam ślad. Pod innym klawiszem gadania, to ja mogę mówić. Gdzie jest ślad? A nie, bo on cię w grze wykrywa. Rozdeptam na sól. No, rozdeptana sól jest, nie? To jest kolejny Ghost Event. UV-kę wrzuć, UV-kę włącz. Porozglądaj się. To jest na drzwiach, nie? Mało mamy tych dowodów, jeszcze jednego nam brakuje. Ja w tym pokoju sprawdzam, co jest. Nie, w pokoju tam już nawet nie musisz szukać, bo on tutaj jest już. W tym pomieszczeniu, nie? Tylko ten trzeba... Te radyjko nam gdzieś zniknęło. Właśnie nie ma go. Ja go tu rzuciłem na szmatę, a zniknął. O kurwa, tak. Level 4. Uciekać, uciekać! Widziałem go. Uciekaj. Gdzie tu się kitramy? Patrzę. Jestem. Sound resumed. Jak długo tu będziemy siedzieć? Ja mam na innym klawiszu gadanie, ja mogę na tym speaku gadać. Ktoś idzie. Ja chodzę. Jestem za autem schowany gdzieś. Takim czerwonym? Koło węża, tak. To wychyl się i zapal latarkę. Springman zginął. Co to jest? Jaki cień, kurwa. To twój cień, bo ja świecę na ciebie. Ja widziałem tego ducha. Widziałeś go? Był ubrany jakby w kurtkę Moro, coś takiego. Co teraz robimy? Teraz do auta chodźmy, zobaczymy, co się dzieje. Dobra, to chodź. O, latarka leży. Piwnica jest otwarta. No, on tam poszedł, a ja widziałem, jak on tam poszedł. Ty, duch. Mignęło światło. Posłaniaj mnie. Nie wiem, czy wyjdziemy. Ja cię chwytam. Ja się serio przestraszyłem. On gdzieś wybiegł w obłędzie, czy co? Nie wiem. Springman jeszcze się wydarł. Czy robi nam numer? Ty.
No, wymieniłem numer, zobacz. My też mamy cholera niskie sanity. Tutaj zobaczę na kamerę. Ja widziałem Dufa. A byłem ostatni, tam leciałem. Nie wiem, gdzie Spring w ogóle poleciał. Myślę, że Spring nie zdążył dojść i zginął przed drzwiami. Ja widziałem, jak duch leci do tych drzwi, co są otwarte, nowe teraz tam, przelatuje. Do piwnicy? Tak. Czy chyba musimy sprawdzić piwnicę, ale nie wiem. No, na pewno damy radę. Ja mam 20, no 30. To w sumie tyle samo mamy. Trzeba. EMF level 5, fingerprint trzeba zaznaczyć i dowód trzeci. Były te... Ghost Orbów nie było. Writing nie było, te... Spirit Box. Spirit Box właśnie zniknął. Ja go rzuciłem na ziemię, a go nie widziałem. To jaki to może być typ? Na razie wychodzi, że to tylko Wright będzie. Co robimy? Springman, pomóż nam. Evidence. MF level 5 był? Był na pewno zarejestrowany 4. Bo ja... Springman go nosił, to ja nie wiem. Czekaj, a jak zaznaczę level Spirit 5... Spirit Box to... niestety nam zniknął. Wiesz co, na ten moment wychodzą na dwie możliwości. Że to jest albo Banshee, albo to jest Wright. To ja poczytam o tych duchach. A, zapierdala się. Trzy dowody pewne mamy, o, level. O, piąty to na pewno, bo nie chcę mi się wierzyć, że nie było piątego. Czekaj, right. Most dangerous ghost you will find. Nie wychodzi Banshee, ale to... No ja mówię, albo right, albo Banshee to jest. This ghost has ability of fight and has traveled through walls. Also never touch the ground. Nie, to nie może być Wright, bo nie zostawia Wright śladów na ziemi. Czytaj Banshee, co to Banshee jest? Banshee will only target one person at time. Natural Hunter will attack anything. It has been known to stalk its one. Its prey one at time. Może być to Banshee, wiesz? Krucyfiksa nie mam na niego. No niestety, tak to byśmy łazili z nim. Ja myślę, że ja bym tu na Banshee postawił. Ja też. Ja też nie wiem, co możemy więcej zrobić, bo... Temperaturę mamy zbadaną, EMF-ów... No teoretycznie nam wyszedł ten piąty poziom, tak? No Spring, no właśnie, musimy ten... Nie powiedzieć, bo ja mam to. Który. Ty masz, który miałeś? Najwyższy, co widziałem, to był... czwarty. Taki był najwyższy. A Penguin mówi, że taki był najwyższy. Czwarty. To co robimy? Idziemy zbadać jeszcze raz EMF-a może? No zobacz, co jeszcze ci brakuje do Banshee i do Wrighta, żeby rozróżnić Banshee od Wrighta. Bo skoro no możesz miał dwie możliwości, możesz jakoś rozróżnić, to zobacz, jakie możesz rozróżnić i potem Wright to szukaj. Nie może zostawić śladów na tym, na ziemi. Tak. A mamy ten odcisk w soli, tak? Dokładnie. Czyli ja bym postawił tutaj, że Banshee mamy. I potwierdzając, Banshee ma fingerprinty i tak. Ma minusowe temperatury. No. To jest na pewno Banshee. I tylko z fingerprintsami i minusową temperaturą może wyjść tylko Banshee i Wright, tak? Nic innego. No. Ja nie mogę wyciągnąć mojego żurnala. Nie wiem, gdzie coś się stało z nim, ale nie mogę wyciągnąć. Może wyjść Wright i Banshee, dokładnie. Pogubiłeś to. Jeżeli Wright nie zostawia śladów, no to zostaje wam tylko jedna możliwość, obydwoje ustawcie sobie w żurnalu Banshee. Wierdalajcie stamtąd. Tyle mam tak. Mam ustawione Banshee. No tak, go ustaw Banshee masz ustawione, to teraz jak stąd wyjść? Podchodzisz i do tego keypada klikasz. Zamykam klapę, tak? Tak, zamykasz klapę. Jedziemy sprawdzić, czy Banshee. A on po prostu... A Banshee miała to możliwość przechodzenia przez ścianę, nie? Nie, chyba nie. Chyba nie. Bo nie pamiętam teraz dokładnie.
On wlazł teraz... na schodach do piwnicy, tylko że ja go słyszałem z tyłu, tak by wylazł ze schodów z piwnicy. Objective 2 i Objective 4 mamy spełnione. Tak, a rozpoznaliście i patrz, i to była Wraith. Ja tak? No patrz, no jest. Faktycznie. No ale przecież był ten ślad na ziemi. Ale może to może nie taki ślad. Może to był ślad po nas. Nie, my nie możemy rozdeptać soli. Jako tako. Tylko to duch może coś z nią zrobić, nie? Aha. Nie, no wiesz co, powiem ci szczerze, nie wiem, nie miałem nigdy... A trzeci, jaki był trzeci obiekt? No to sprawdź w Wraith, co ma jako trzeci ten dowód. Aha, mnie by teraz nie możemy... nie mogę tego tworzyć. No. Tak, może na Steamie mogę sprawdzić ten... ...grundarce. Im... ...wieć. Pasmofobia, right. A, nie mogę wypisać. A, ja w ogóle jestem teraz hostem, nie chcę być hostem. Ale będziesz, tak. Mam do wyboru 3 kontrakty. To tak zmienia. Niestety. A small 3 bedroom. Recommended team size 1. No. No to chyba trochę a małe. A gdzie ty byłeś, jak cię ten, jak dopadł cię? Ja wlazłem do piwnicy. Za drzwi, bo myślałem, że tam się schowam, ale jak zamknąłem drzwi, usłyszałem, że z tyłu mam kroki, to już wiedziałem, że zginę. A on poleciał za tobą. On ja poleciał go za mną, no. Ty go widziałeś na korytarzu? Ja się z nim minąłem, czyli zaatakował mnie po prostu. A ja dopiero byłem później. Bo ja poleciałem najpierw, wiesz, do drzwi wyjściowych, a potem nie, z powrotem do garażu. I wtedy się mijałem, jak leciał do garażu, do piwnicy do ciebie. No dobra. Zaatakował tego, kto był najbliżej chyba. No. Equipment, jaki mogę dodać? Krzyż? Tak, jeden krzyż może się przydać. A ja nie mam... Krzyż może się przydać, tak, jeżeli masz go kupiony, ale ty chyba nie masz właśnie kupiony. Właśnie nie mam. Dobrze by było, jakbyś ty hostował, bo ty masz rzeczy kupione. Nie, ja to mogę pododawać, to ze spokojem. Ja mam 40 dolarów. Tylko wybierasz sobie po prostu ten. Też mam 40 dolarów. W tym chwilę... Czyli wszyscy mamy to samo. No ja mam mniej chyba. O, head mounted kamera, to by się przydało. Ja nie wiem, czy tak bardzo by się przydała kamera, wiesz? No dobra. Mikrofon sound paraboliczny. Sensor. Motion sensor mikrofon jest nawet... paraboliczny jest dobry na później. Glow stick, co to było, bo nie pamiętam. Glow stick to jest ultrafiolet, ale w tym, w patyczku. Aha, dam tak. Krucyfix. Lighter, zapalniczka. Oto kamera. Kurwa, czy nie gruchy jakie drogi? No, stówkę. A smudge sticks to jest... Smudge stick to jest takie kadzidełko do oczyszczenia pomieszczenia z duchów. To się podpala zapalniczką, trzeba mieć zapalniczkę jeszcze do tego, nie? Dużo jest opcji. No ale kasy masz tylko 40. No tak. Książkę jedną straciliśmy, czy mamy te rzeczy, co tam zostały? Kurde, no teoretycznie mówią, że się je traci. Teraz ci powiem, jak to wygląda. Jeden MF Reader mamy. No straciłem, ja też straciłem latarki te rzeczy. Latarki mamy. Więc musimy pokupować, nie? Kurwa, to sorry, byśmy ci wzięli, jakbyśmy wiedzieli. Nie, no spoko, to tam... Chyba przy nieudanym śledztwie się traci, wiesz, tak mi się wydaje. No to nie było takie do końca udane. Bo to kamery nie mam. No bo nieudane, no bo tak, bo nie rozpoznaliśmy ducha, nie? Chyba, po że jednym. Jak giniesz, to wtedy został. Mamy w tym momencie wszystkiego po jednym mamy, nie? Podstawowych. Dobrze widzę? Ja mogę kupić na przykład... Ja kupiłem EMF Reader. Kupię ja zapalniczkę. Flashlighta. Ale czekaj, termometr mamy? Bo nie widzę na liście. Nie mamy termometra. To ja kupię. Kupię smudge stick. Kupię też sobie tam latarkę tą mocniejszą. Każdy sobie niech kupi latarkę mocniejszą. A który to jest ten mocniejszy? Jak się strong nazywa? Strong flashlight jest na dole. A nie stać mi. Aha. Bo macie 4 dychy tylko, tak? No już teraz to dycha. No
No to dobra, to kupię dwie te zwykłe latarki wam. Znaczy, a lighter to jest ta słaba, to tak? To jest zapalniczka. Lighter to jest zapalniczka. A po co zapalniczka? Bo żeby zapalić te sticki. Video kamera na pewno będziemy potrzebować. Soli nie, niekoniecznie. Gółki nie, ale termometr będzie potrzebny. Ten ghostwriting book by się przydał jeszcze, nie? Jak możecie kupić, czy nie możecie? Ja mogę kupić, bo tylko tyle mnie stać. No to kupię ten ghostwriting book. Mamy tak, EMF, termometr, ghostwriting book. Mamy latarki. Tam jeszcze. Fotokamerę. Nie mamy. O kurwa. Fotokamera by się przydała. Kliknijcie sobie escape. Można chodzić tu. O, no tak. Nie widzieliście? Proszę rzucać piłką. Te ruchy. Te co żongluje. No. Dobra. Ty ma za bardzo krochmali spodnie, ty. Spirit Boxa nie mamy, nie? Chodź tu. Nie mamy. Nie jest posiadany. Pa, łap piłkę. A, Boże. Ale headshot. Czym to łapiesz? A ty, Bartek, możesz kupić ten? Możesz kupić. Jak wyglądam? Bartek. Jakbyś chciał pod autem przejść do tyłu. A, znowu się obróciłem bokiem. Bartek, możesz kupić glow sticka, tego ultrafioletowego? Już patrzę. O ile ty masz hajsu? Nie, dyszkę, ja mam ty dychy. Ojej. String. To jest kit, weź się kucnij i spójrz do tyłu. Tak wiesz, kamerę do góry weź. Dobra, no to musimy iść z tym, co mamy, no trudno. No dobra. A co jak zrobię tak? I już wiem jak to działa, jak giniesz, to wtedy tracisz rzeczy. Ja zginąłem pierwszy raz do tej pory od dawien dawna. No to weź nie gij. No. Ładnie. Ty wtedy widzisz tego ducha, nie? Tak. To jest chyba najgorsza część tej gry. Potem się boisz. Typa, mam puszkę. Dobra, lecimy dalej? No. No to dawaj ta. Okay, jak tu da się... A, dobra, ready up. A, pododawajcie te rzeczy add i pododawajcie to, co możecie tam... Dodałem. Tak? No. Fuck. To Bartek, wybierz sobie ten, joba. A jest wybrany. To jest ten sam domek chyba. A. Coś innego tam masz? Co tam masz innego w jobach? Mam tak. Bleaside Farmhouse. No. Ridgeview Roadhouse i no Tanglewood Street. Roadhouse. Select. Ready up. Let's go. Let's get. Start. Dobra, jaki jest opis? Pojawiłem się w czyjejś głowie. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. O, mamy krzyż. Capture a photo of a ghost. Nie mamy krzyża, więc nie będziemy go prewentować. Nie mamy krzyża? No ja nie mam krzyża i nikt nie dodał krzyża, więc chyba nie mamy krzyża. Kaszanka. Nie kupiłeś go, bo za drogi był chyba. A no tak, bo na 50 kosztował. Capture photo i ghost event. No dobra, ja Jackson. On the respond to people who are alone. You should be able to use its name to anger it and blah, blah, blah. Dobra, czyli to jest podobny pewnie jak poprzednio typ. Tak. Znaczy dobra, niekoniecznie, to jest po prostu opis podobny. Rozejrzę się po kamerach. Jedna jest tylko przed. A tu są trzy rodzaje latarek. Tak, bo to są trzy te latarki podstawowe. A jedna? A jedna jest ultrafioletowa. Dobra, to ja na przykład tym razem mogę wziąć... To są rzeczy, których nie straciliśmy, nie? Ja mam aparat, to ja ultrafioletu nie będę brał, to jest właśnie bo ten ktoś będzie musiał świecić. To jest właśnie smudge stick. Dobra. Kamerę ja... Nie, biorę Bartek, radę. Masz kamerę.
Weź sobie aparat, będziesz robił zdjęcie duchowi. Ja mam aparat. Ty masz aparat który? No ten właśnie. Ten z numerkami? Tak. Okej, no dobra, to obydwoje macie, to w razie co łapiecie zdjęcia ducha. Tylko ktoś musi ultrafiolet wziąć, żeby zobaczyć odciski. To ja mogę wziąć, ale jak wezmę ultrafiolet, to już... No to mówię, to nie może być ten. Ja wezmę termometr i wezmę ultrafiolet. Dobra, mam ultrafiolet, tak? Mam latarkę i mam kamerę. Ja wezmę tego spirit boxa po prostu. Początek. Dobra. Ten termometr weźmiesz, Springman może? Termometr mam już, no. Dobra. Ręce mam. Mam aparat, mam kamerę. Książki nie mamy, nie? Książki nie posiadam. Ktoś musi wziąć. A. To może ty weź Beskid, bo ty masz aparat. Ja też mam aparat. To może czego? Ja wezmę. To ty aparat zostaw. Odłóż go gdzieś na półkę. Zostawić aparat? Tak, odłóż go na półkę, no. A weź książkę. Dawaj, ty box. Dobra, S. Tak, mamy? No. A ma ktoś tą kamerę live view? Ja mam. Dobra. To ty masz ten live view, tak? Kamerę. Tak. A ten aparat z tym z numerkami też masz? Nie, aparat ma... Ja mam. Miecio. Bartek z numerkami ma. Masz aparat z numerkami, książkę i latarkę, tak? No. Pokaż. Przed chwilą odłożyłeś aparat z numerkami. Jest UV i jest ten. Książka. Bo aparat z numerkami odłożyłeś nie, tutaj. Nie, ja mam. Ty masz. Dobra. Się pomyliło nam się. Kamerkę na żywo ktoś ma, bo jednej brakuje. Ja mam. Taką okay. I taką. Świetnie, dobra, to idę. To możemy lecieć. No dobra. Kliknijcie, ktoś, bo mam ręce zajęte. Ja sweet foty robię. Ty, a weź podnieś obie ręce do góry, Springman. O, no, działa, czekaj. Dobra. Nie lubię ginąć. Bo ta latarka to jest do dupy. No, jest do dupy. Słabiutkie są, no. Mogę... A to sama chałupa to jest? No właśnie tak mi się wydaje, że to jest chyba ta sama chałupa. Nie, bo tu chyba... Nie wiem. Ta sama. Wydaje mi się, że ten pokój tutaj był inny. Nie wiem. Kto otwiera drzwi? No ja. Spróbuj. To jest ta sama chałupa. Kurde, no trudno. Ale latarki są chujowsze. Termometr. No dobra, szukamy, ja mam termometr. Chodźcie, idziemy tutaj w prawo najpierw. Czekajcie, chłopaki, bo się zgubiłem. Otworzyć? Tak, bo ja nie mam ręki, nie? Musiałbym zrzucić coś, żeby otworzyć. Pamiętajcie, że pierwsze 5 minut jest wolne. Tak, no praktycznie, nie? Nie jest agresywny. Nie wiem jak to otworzyć. Jaki to byś otwierasz? No, przytrzymujesz lewy przycisk myszy i po prostu podchodzisz. Spróbuj je zamknąć. Wiesz, tak jakby... Tak jak Farming Simulatorze się kłody przenosiło. No. Dobra, nic tu nie ma, a tutaj dobra, zobaczcie. Dobra, wiem o co chodzi. Te drzwi. I bel. Wolno, otwórz te drugie drzwi kolejne. Tu taki schowek jakiś. Garderoba. To coś ci poleciało przed nosem? No tak jakby, ktoś kamyczki nie. Rzucił, nie? Nie, to kamyczki też. Nie, to tam to cienie mogą się odbijać. Tak, idziemy dalej. Wyłazić. Zamknąć drzwi? Nie, nie zamykaj, zostawcie otwarte. Mamy pomieszczenia. Co za tobą? Czemu za mną? Połóż latarkę najlepszą. Matko boska, szukamy pomieszczenia, gdzie jest 10 stopni albo mniej, nie? Co my zrobimy? Uff. Może na pięterku? Ja co? Do piwnicy cisza? Nie idę pierdolę. Słyszeliście coś przed chwilą, czy nie? Nie. Okej, okay, to tylko moja Readera ktoś ma? Tego? Ja mam włączonego MF Readera. Otwórzcie te drzwi. Tutaj do garażu. To garaż jest. Dobra, i tu są w razie co korki. Jakby wyjebało korki, to jest przetwornica z korkami, nie? Tym się włącza korki. Czerwonym. Dobra, idziemy do góry. Chyba tam będzie. Jeszcze piwnicę masz. No, mam nie, nadzieję, tam, że tam go nie będzie. On tam uciekł. Chodź. On tam uciekł. Wiecie co jest dobrą opcją, nie? Można zamknąć zawsze oczy. Spróbujcie otwierać te drzwi. Nie, coś byś już miał odczytu. Tak.
drugie tak, drzwi. Tak, poprzedni pomieszczenie. Ale potwierajcie te drugie drzwi też. Piwnicę ci otworzę. Ten kluczyk niech ktoś zabierze. Do czego to będzie kluczyk? To jest do pomieszczenia albo do innych tam jakichś śmiesznych garażów czy coś. Wzięliście? Dobra. Idziemy dalej. Do góry idziemy. Piwnica. Jak już jesteś na dole. To chodź do tej piwnicy, no. Ale no, idź pierwszy. Tak bardzo chcę, to idź pierwszy. Lewy przycisk myszy trzymasz i pchasz. Nie mogę. Czekaj, ja otworzę. Widziałeś ten kluczyk? Tak. Ej, zamknięte są. Dobra, kluczykiem jak to otworzyć? Nie no, jak wziąłeś... Świeć na mnie. Cio. Kluczyk? Świeć na mnie bezpośrednio, bo nie widzę co mam w rękach. Faktycznie są zamknięte. Ten kluczyk powinniście... Nie, jak tylko go wziąłeś, to już by można było je otworzyć. Wziąłeś kluczyk? Ty wziąłeś kluczyk. Ja mam kluczyk. Co? Wyrzuciłeś lidera tego? Lider leży. Co to ty masz? Wiem, chuja board. Będziemy wywoływać duchy? Ty nie stawiaj tego przy drzwiach wejściowych. Dobra, nie da się otworzyć do piwnicy. No dobra, trudno. Chodźcie tutaj. Czekajcie, tylko nie stawiaj tego przy drzwiach wejściowych. Nie jest przy drzwiach przecież. Kto to robi? Tak to robi duch. Nie, Beskid, bo było słychać przełącznik jakiś. Nie, ja nie włączałem. Nie, tylko przełącznika byłeś. Dobra, ja nie ruszałem nic. Włącznik jest tutaj. Dobra, chodźcie tutaj. Ta tablica się świeciła przedtem. Dźwięki jakieś. A jak w rękach jest to świeci. Nie, jak się włączy. Where are you? No kurwa. A nie poczytaliśmy. Cicho, przesuń się. Odejdź. Basement. To jest piwnicy, no nienawidzę was. Basement, pisze. W ogóle nie dało się go otworzyć. I trzeba jakiś klucz znaleźć, jeszcze jeden. Szukamy klucza, tak? Can you hear us? Chyba tak. Can you hear us? Can you speak? Może give me the money. Nie. Zerwało połączenie. Tak, zerwało połączenie ewidentnie. No dobra, no to wiemy, że jest w piwnicy, nie? To ten... Uciekajcie! Do góry! Bardzo szybko, Meriga. Szafa. Przetarg. Dziś trzeba było sobie gadanie dać na jedny klawisz. Przestałem mrygać. Wystało? Mhm. Dobra, udało się tym razem. Zamknął się w piwnicy, to nie zdążył. Dobra, gdzie jest Bartek? My na korytarzu. Wszedłem do jakiejś sypialni. Przed schodami. My jesteśmy na korytarzu, no chodź, dobra. Mryga. To światło włączyłem. Znowu atakuję. Spierdalaj. Drodzy, wychodzimy z budynku, żegnam. Wychodzimy? Wychodzimy z budynku, jak najszybciej. Całkowicie, na dół idziemy, spierdalamy sobie. Zaraz wam powiem dlaczego. Szybko, na shifcie. Nie, na shifcie, czekajcie na mnie. Zamknięte drzwi są. Otwórz. A, Beskid. Tak, Beskid i otwieranie drzwi. Dawaj to kurwa. Dobra, teraz wam powiem tak. Skoro tak szybko mamy taką aktywność, to znaczy, że to może być niewiele rodzajów ducha. Musimy poczytać na ten temat. Bo zaraz nie pamiętam, które tak mogły mieć. Dziesiątka cały czas była. W ogóle nie poczytaliśmy za dużo. Dziesiątka była. Patrzcie moje sanity. O kurde. Tyś tyle dwa przeżył. To Springman się zestrał. No, ja się zestrałem, dosłownie.
Teraz mamy problem, bo nie, wiemy, że jest w piwnicy, a nie mamy żadnych dowodów, poza tym, że jest bardzo aktywny. Ty możesz odpłynąć w każdej chwili. Nie, ja nie odpłynę, on po prostu będzie mnie atakował. To dobrze. Problem polega na tym, że musimy po pierwsze zrobić zdjęcie ducha. Tak? Bronić się krucyfiksem, no to nie bałdza, bo nie mamy. No i dupa. I musimy doświadczyć jakiegoś zjawiska paranormalnego, czyli trzeba by było mimo wszystko wejść tam, coś zobaczyć. No teoretycznie powinno nam zaliczyć te śmieszne miganie świateł i w ogóle, i to Quidgy, no ale nie zaliczyło. Kamery nie zostawiłem nigdzie, bo nie wiadomo gdzie on jest. No jest w piwnicy jest, bo powiedział na Quidgy. Dobra, do piwnicy nikt nie wpuszcza nas. No nie wpuści nas, bo musimy znaleźć klucz i to jest ten problem, a ten zielony klucz powinien być do piwnicy. A weź tam w J, tam jest Key z Gutteret i my mamy Main Door Key i Garage Key. No właśnie, mamy... Aha, czyli jeszcze do piwnicy musimy znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie może być klucz do piwnicy, wam powiem. Piwnica to jest to, tak? Czyli jedno pomieszczenie. Tak. Raczej... Chyba tak. Ty, weź te pigułki, masz? A nie ma tych pigułek? Co się z nimi stało? Cezar. Nie pomogło. Dobra. Zapalniczka. Co, patrzysz, który to może być? Ja no. Już chyba wiem, który to może być. Który? Będzie Yuri. Yuri? Tak. Co on robi? Yuri albo demon, ale raczej Yuri, bo Yuri ma większą możliwość wyciągania sanity z ludzi. Ja mam zero, nie? Generalnie. Stronger effect on people sanity. Bardzo szybko zaatakowało, nie? Weź sobie czapeczkę z aluminium. Nie mogę. To on ma weakness, że smudging the Yuri room will cause it. A to musielibyśmy w piwnicy, kurwa. Tak, musielibyśmy się dostać do piwnicy i teraz... Chyba, że... Może ja mam aparat. Mam pomysł, może zróbmy to w tym salonie, co robiliśmy ten chujaboard, to on tam nie będzie przychodził. Nie, to musisz jego pokój, on wtedy, jego pokój, musisz, czyli piwnicę musimy wymazać, ghost jego writing, aktywność zmienić, nie? Ghost orb, dobra, musimy ghost orby zaobserwować, to będzie najłatwiej chyba. Bo trzeba było kamerę w piwnicy rozstawić, a nie mamy wejścia do piwnicy. To jest właśnie ten problem. Czekaj, jeszcze nie przeczytam, bo demon też bardzo szybko atakuje, nie? Tam jest co? Widziałem, że demona jest... jeszcze nie widziałem. A i asking demon successful questions on the Ouija board won't lower the user's sanity. Czyli jeżeli zadaliśmy mu dobre pytania, nie powinienem stracić tak bardzo tego sanity, bo nie? Bo jeszcze jest możliwość, że to jest oni. Ale nie, bo by się nie zgadzało, bo oni przemieszcza przedmioty z dużą prędkością. Nikt nie rzucał. Being more active will make the Oni easier to find and identify. To nie. A Oni jakie ma te? Śmieszne. Level 5, Spirit Boxa i Ghost Writing. Ja miałem trójkę najwyżej na MF-ie. W ogóle wyjebałem gdzieś MF-a z tego wszystkiego. Leży na schodach. Okej, okay. Bo ja tylko rzuciłem to, co miałem w ręce, żeby się móc zamknąć w tej jebanej szafie, nie? A ja się nie zamkłem. Ja wszedłem do pokoju i ja zauważyłem twój ryj przez drzwi wystający, więc cię wpuściłem do środka po prostu, nie? Kurwa, mamy problem, chłopaki. Nie chciałbym, żeby kogokolwiek zabił, no bo wtedy tracimy hajs i te rzeczy, nie? No, kto tu może zginąć? Każdy, bo on bardzo szybko wysysa. Ale ktoś ma większe szanse. Ten co na zero ma sanity. Ja nie mam największej, ja nie mam w ogóle szans. Nie mam opcji, ja wejdę do chaty, on mnie zamknie i mnie zaatakuje. To jest jak w banku. Mimo tego, że teraz jest, wiesz, zero, nie? A wejdź. To co, ty zostajesz? No, ja teoretycznie powinienem wziąć sanity pills, których nie mamy. Bo zginąłem w ostatniej rundzie, a były moje. O, patrzcie, dziewiątka aktywność. Coś się no, na start tam nie ma. Wejdziemy do chaty, nas zamknie i nas zajebie, zobaczycie.
Jak to jest, że jak jest czwarty, to tu siedzi i obserwuje? Czy... Tak. Znaczy możesz, ale nie musisz, nie? Na dużych lokacjach nie masz opcji, żeby obserwował ktoś cały czas. Po prostu rozstawiasz kamery, potem wychodzisz po kolejny sprzęt, to obserwujesz przy okazji kamery i sprawdzasz, czy masz jakieś tam orbitreki. Dobra, możemy zrobić tak, pupoki. Wejdziemy mamy do... dwie kamery mamy. Wejdziemy do środka, ja wezmę tą drugą kamerę live. Co się stało? Ja wezmę tą drugą kamerę live. Wejdziemy do środka, jeden stoi w drzwiach, czyli Bartek zostaniesz stojąc w drzwiach, będziesz blokował drzwi. Tak, żebyś stał na progu, nie? A co jak mnie zamknie? Nie zamknie cię. My wejdziemy do środka, tak jak nas zamknie, to nas zamknie wszystkich, tak? No ja... z piwnicy jak nie uciekniemy. Nie, do piwnicy nie wejdziemy, bo nie mamy klucza. Ja z... To co, szukamy klucza? Beskidem, nie, rozstawimy kamery, te live. Dobra. Popatrzymy i będzie tak, żeby patrzyły na okolice tej piwnicy. Ustawiamy, gdzie ustawiasz to swoją, gdzie ja ustawiam? Może... W tym tego mojego pokoiku. Najlepiej by było, na widzicie lewą rękę, no. Widzicie? Tu gdzie były ten poprzedni duch, pamiętacie? Ten schowek? No. To od drzwi, patrząc w stronę drzwi piwnicy najlepiej jedna by była, a ja ustawię w kuchni, żeby patrzyła w stronę tego korytarza tu do garażu. Okej. To pod drzwiami ustawić ją? Pod tymi drzwiami, czekaj. Gdzie my byliśmy wcześniej? Tak, pod tymi drzwiami z wcześniejszej rundy i w stronę piwnicy, żeby patrzyła, a ja nie? Tylko książkę. Pamiętaj, żeby była włączona na zielono. Tak, to może zróbmy tak. Wy stańcie w progu drzwi, najlepiej Beskid. Ja wejdę do kuchni i rzucę książkę. Jebniesz książkę koło piwnicy. No. Po drzwi piwnicy jebniesz książkę, okej, okay, no dobra. To ja wtedy wejdę z tobą i ustawię tą moją kamerę już, nie? No, a Beskid będzie blokował drzwi, ja potem się zamienię z Beskidem. No dobra, no to chodźcie. Ja cię chwycę. Idę cały obsrany. Ja też aktywność, zero, ja też. Ja nawet nie mam latarki, bo ją zrzuciłem chyba na schodach, czekaj. Nie, została tutaj, dobra, mam latarkę. Ja pierdolę. Później skończę grać, to pójdę kurwa do kidla i będę się bał z kidla. Ale wiesz, że ja tak miałem? Ja tak niestety miałem. Robię jeszcze jeden myk. Porzucę przy okazji ten EMF reader. Będziemy mieli... Pokaż Beskidowi, jaką ma stanąć. Tak na przykład tutaj, jak ja stoję? Ej, tak. Tak jak ty stoisz. Nawet no? Więcej troszkę chyba. Nie, w tym miejscu gdzie Bartek stoi. Dokładnie na progu. Dobra, lecimy. To stój bez. Cofamy. Drzwi zamknięte. Kurwa mać. Masz przejebane. Nie otworzy ich. No to. On nie powinien pierwszy wchodzić. Ale my w ogóle nie wyjdziemy do chaty. Chuj z tą chatą. Idę zobaczyć, czy on jeszcze żyje. Żyje. Może się activity schował. Activity na 10. Na maksa ma. Jak się nie schował. Odpal kamerę live. O, właśnie. Activity na 0. Idę tam. Ja nie chcę więcej, to pierdol. Stąd? Kurwa, stał za mną. Latarkę ktoś podrzucił. No ja wszystko powyrzucałem, bo się wystraszyłem tego. Znowu drzwi zamknął? Nie, Bartek. Rzuciłem EMF reader pod schod... Ja nie mogę tam wejść, bo widziałeś co się od razu dzieje. Czekaj, zobaczę czy są jakieś odciski. Kamerę tu ustaw może na wejściu. Nie ma. No właśnie taki nie mam ma. Zamiar tutaj jebnąć tą kamerę. Rzuć ją. Tylko... Ona nie, ustaw ją na tak, żeby świeciło, ale nie, jak on przekroczy próg, to znowu mu zamknie. Tak, dokładnie. Tak będzie. Tak myślisz? Mhm. Jestem absolutnie pewny, widziałeś co się stało jak wszedłem. Ja mam najmniejszy stanik i on będzie mnie atakował. Ja rzucę książkę. Ale nie tu, musisz ją rzucić tam. Patrz, tam ją musisz rzucić. Tam gdzie świecisz. Gdzie świecę za tym kuchenką, nie? Za tym ekspresem do kawy w prawo. Ja stoję w drzwiach w razie co, próbuję przynajmniej. Ja też stoję. Uciekaj! Ja cię chwyca, coś piszczy. O, EMF reader zapiszczał. O, zamknął idealnie, drzwi. Zamknęło nas. Ma ktoś aparat do robienia zdjęć? Ja mam. Wyciągaj. Co z okno zrobisz? Ja, jeżeli się pokaże. Może się pokaże. Ktoś w domu. Na schodach jest. Co to mi tak zabiło tak głośno? Na schodach jest.
Tak, widziałem rączki, ale... Odsuń się od okna, odsuń się od okna. Żeby mnie nie zabił? Odsuńcie się od okna, tak, odsuń się. Ale ja nie widzę wtedy przez okno. Odsuń się, Dobra. Jak ci zabiło mocniej serce, to znaczy, że drugi jest zaraz koło ciebie. Masz go na zdjęciu? Pokaż zdjęcie. On był na schodach, bo on był jako cień. Ja go widziałem, nie mam na ten. Kurwa. Ja wezmę aparat, bo i tak już mam wolne jedno miejsce. Ja zrobiłem, było na 10. Świeć tam jeszcze. Nie, teraz nie atakuje, to teraz nie będzie go widać. Rączki mu było tylko widać. Teraz atakuje. Activity patrz, 10. Ja się nie zbliżaj się do drzwi, bo cię może zabić przez drzwi. Teraz go powinno być widać. Activity 10. Dobra. Nie widać. Poczekaj. Może być go widać gdzieś tam na latarce, będzie szedł w stronę drzwi, w stronę nas, nie? You motherfucker! Jest po drzwi! Jest! Widzisz go? Tutaj jest. Koło kuchni jest. Ale odsuń się! Odsuń się, Beskid! Beskid, odsuń się! Jest w przedpokoju, stoi dosłownie przy drzwiach. Słyszałem, jak serce bije. Tak, to znaczy, że się zbliża. Jest dosłownie tu przy drzwiach. Tutaj jest, w tym miejscu. Oświetlaj, jeszcze dwa zdjęcia. Znaczy, już go nie ma. On... Jak atakuje, to będzie tylko migał, nie? To może ja pójdę, będę mówił activity, jakie jest. Show us yourself, motherfucker! Kurwa, mam stracha wejść w ogóle do chaty. Nie wchodź tam. Show us yourself. Byście dobrze świecili, to bym widział go. Ale to nie jest tak, on miga. On miga, jak jest latarka, to on miga co jakiś czas, wiesz? Jemu jest trudno zrobić zdjęcie. Najłatwiej jest mu zrobić zdjęcie, jak po prostu... Show us yourself. I teraz atakuje, patrz, zaraz będzie atakował. Jak tylko wchodzę do domu, on robi activity od razu wysokie, nie? Ale nie ma EMF level 5. Czy widzicie tam czerwoną kropkę, czy jest tylko pomarańczowa? Jest, ja nie widzę. Jest pomarańczowa tylko, nie? Ja nie widzę cię. Nie wchodź Beskid do środka, nie? Stój przed progiem, stój. Żeby cię nie zamknął. Cały czas coś musi świecić, to ja będę widział, kiedy wlezie. Kiedy będzie atakować. Świecę. O, tak jak teraz. Teraz jest czerwona kropka. To piątka. Show us yourself. Show us yourself. Jest, atakuje. Odsuń się. Chodź tu do okna. Może go będzie widać przez okno. Tu jest! Nie, to jest ten, kurwa, sorry, myślałem. Serce podchodzi do drzwi, odsuńcie się, odsuń się, Beskid. On cię może przez drzwi dziabnąć. Ale to nie on, on jest jako czarny cień, on wygląda ja jak wiem, twój ale, cień. Ale go nie zobaczę przez okno, bo się odbija od szyby. Aha. O, tak świeć, jak przedtem było. Tak? Nie, tak musi prześwietlać do środka, o. Tak? O, wróć troszkę. Troszkę tak? Wróć. Wróć, w drugą. Jeszcze trochę. Teraz już nie atakuje. Nie wiem jak świecić. Tak jak teraz. O, tak, idealnie tak. Świeci, no. No dobra. Tylko, że teraz go nie zobaczymy, nie? Ja świecę dobrze czy Spring? Ja świeciłem dobrze. Teraz nie widzę. Patrz. Show us yourself! Show us yourself! Tak. Bardziej schody muszę widzieć, nie widzę schodów. O, tak teraz. No, tylko jak się zamkną drzwi, to wtedy już nie będzie takiego kąta, nie? Bo my przez otwarte drzwi. Show us yourself! A, już byłem w środku. Spadek. A widzę, że kamerę zostawiłeś. Tak, zostawiłem kamerę w razie co. Nie, Beskid, nie patrz dalej. Ja go tylko prowokuję. Show us yourself! Ale nie ma EMF-u teraz. N-word. Jak on miał na imię? Idę sprawdzić. O Boże, Beskid, odsuń się od tego. Bo, ale on się uparł na mnie. Za każdym... Ale skaczę activity. Gdzie... No. Ósemka. Ósemka? Show us yourself! Córkę. A teraz? Kurka. Okej. Okay. Nie będę wchodził do środka. Ja nie mogę wejść, bo on od razu mnie zabije. Beskid. Ej, jest capture a photo of a ghost. Działo się coś? Złapałeś? Jest zaznaczone? Jest złapane foto, no. Świetnie, dobra. Czyli zdjęcie już duszka mamy, to teraz... Które zdjęcie? Ten twoim czy moim? Nie, twoim. Tą rękę co zrobiłeś. Chodź, cofamy się do samochodu, chodź.
Ta, jest zaliczone. No to dobrze, jak sobie czyli... otworzycie, to... I zobaczymy, jakie zdjęcie. W zdjęciach jest. O, ktoś zrobił zdjęcie. Z rękami w górze gdzie? Dobra, gdzie te zdjęcia są? A na naszym książce? Tam w tej książce. Jest. Ouija board. Ghost. Ale ja go tam nie widzę na tym zdjęciu. Ja bardziej widzę go na tym pierwszym niż na drugim. Ale ja widzę. Ty, ja na pierwszym go w ogóle nie widzę. Jak na pierwszym są takie ręce na schodach. A nie, to schody. Dziesiątkę na kurwie. Nie wiem, ale zaliczyło to, to dobrze. No, hunting with a crucifix, no to raczej... Odpada. Ghost event. Chciałem mu powiedzieć, żeby włączył światło. Ghost event to jest... Ale wskoczyło przed chwilą na dychę. Ghost event to jest po prostu, jak on coś zrobi, nie? No to zrobił, drzwi zamyka. No tak, ale te drzwi jak się zamykają, to się nie liczy akurat. To jest za proste. No. To może ja na przykład pójdę do środka? Nie wiem. No, dobra. Kurwa, dobra, jak wejdziemy do środka, macie w sumie duże sanity, on mnie zaatakuje, on mnie atakuje cały czas. Czekaj, trzeba znaleźć duch, który się upiera na jedną osobę. Piątka nas nie interesuje, ten... EMF? Nie było chyba piątka. Nie wiem, czy była piątka, ale dobra, zaznaczmy to piątka. Tak mi się wydawało, że tam było czerwono. Temperatura jest, tak? Nie, temperatury nie mamy, bo nie zdążyłem zmierzyć. A radyjko? Też nie. Też nie. Radyjko w ogóle zostało jedno u góry. Na razie mamy tylko EMF a piątkę podejrzenie. Na schodach zostało radyjko. Tak. EMF level 5. A wszyscy radyjko zapadło? Phantom, Banshee, Jin, Revenant, Shade. Oni... Aha. Sporo. To trudno. No, 6 rodzajów. Czy tam 5, nie wiem, słaby zmatny. Nie ma demona, a mi to najbardziej pasuje. O, włączył światło teraz. Zaliczyło się? Nie zaliczyło się go wtedy. Na górze zaczął bawić się światłem. A no jeszcze, jest. Jeszcze mogę radyjko mu wrzucić. Nie, na nie zapalił na progu zostawić. Nie? Bo migało światło mi na tym tutaj, w tym górnym prawym lewym rogu. To może od latarki, wiesz? Tam w środku migało. Wrzucisz książkę? Tam książkę no. Wrzuciłem mu. Jest pod drzwiami od piwnicy. A, to bez nic idzie odebrać. Trzeba by było wejść, powiedzieć, żeby napisał coś. O, widziałeś? Światło się zgasiło z dołu. Pod drzwiami od piwnicy jest. Kury. Trzeba by było wejść do chaty, tylko że to musi być jeden z was, ja nie mogę wejść. Powiedzieć, ja żeby powiem. Napisał coś w książce i wyjść w pizdu. Jak najszybciej. No to, otworzycie drzwi, ja wejdę i mu powiem, że coś napisał, a potem bez nic odebrać. Z okazji weź tego. I rzucisz to w miejsce, gdzie jest książka. Znaczy, ty teraz nie musisz odbierać. Aparat zostawię, bo już go nie potrzebuję. Nie musisz odbierać tej książki. Wystarczy, nie? Że on napisze coś tam. O, patrz, mam dobry plan. Bartek, weź termometr, no. Włączony jest termometr. Tutaj mam termometr, patrz, na ziemi ci rzuć. Rzucam. Weź termometr, tylko sprawdź, żeby był włączony. Wejdziesz do środka z termometrem. Czekaj, nie mam miejsca. A. To wyjeb... No właśnie. Aparat już nie potrzebujemy. Światło UV masz? Mam. Świetnie, dobra. Weź termometr, światło UV i latarkę. Teraz tak. Wejdziesz do środka z termometrem włączonym i zmierzysz temperaturę drzwi od piwnicy. Aktywność rośnie. Wiem, właśnie widzę, że atakuje. Nie chcę tak daleko tam iść. No to dobra, po drodze do książki. Zobaczmy w ogóle, czy jak... próg przekroczyć się, coś będzie działo. Dobra, porusz się na tyle, żebyś zobaczył książkę. Jak tylko zobaczysz książkę, powiedz write us something in the book. Jeżeli zobaczysz, że coś napisał, bo on momentalnie gdzieś tam praktycznie napisze. Ty, musimy obserwować też aktywność. Jak ona idzie w dół, to on może dopiero to wejść. To niech sprint zostanie na activity. No dobra, słyszycie mnie na radiu? A, bo my mamy TSA. Tak. TSA mam. Wspomniałem. Teraz jest szóstka. Ty, na górze światło się świeci. Kto to odpalił? A on odpala, on ma szóstkę aktywności teraz, chłopiec. Zgasił. O, no idzie na dół. Czekajcie, czwórka. Poczekajcie chwilę. Have you heard about Vault-Tec? Dobra, zero aktywności właśnie. Czwórka od razu, Spike. Dajmy mu opaść. No zrób... Szóstka, zobacz. Nie wchodź, szóstka.
On od razu rośnie, jak tylko przekraczasz próg. Pustka temperatura cały czas skacze na chwilę. Poświeć a, mi. A na ile świeci ten skacze? Do 18 to niewiele, 19. To nie. Dobra, jest dwójka, możesz wejść dalej, zobacz. Dwójka, ale bardzo szybko reaguje. Trójka jest cały czas, trójka cały czas. Spokojnie. Poświecisz mi Beskid na drzwi od piwnicy? Trójka. Trójka. Dziesiątka, wyłaź, wyłaź! Kurwa. Zamknął. Czekaj, go. Chowaj się, wyłącz latarkę i wyłącz się. Światło. Mruga świat, latarka mi mruga. Zabiję mnie. In the name of Jesus, I command you, get the fuck out! Po mnie. Jezus Maria. Nie, bije. Zabił mnie. O, zabił go. Kurwa, tysiąc. No to poptoka, nie wychodzę. Nie, dobra. Trudno. To chodź, Beski, próbujemy. A widziałeś coś w książce napisane? Bartek? Książkę nikt nie widział, no to. Nie widział, dobra. Trudno, no to ryzyk fizyk. Ja bym stawił na demona, bo jest bardzo, bardzo agresywny i atakuje praktycznie cały czas. Co ty na to? Zdaje się na ciebie. Co? Weźcie go, złapcie, chcę go zobaczyć. A to, to możesz chodzić po chacie, to będziesz go widział. Cię boję nawet w tym trybie. on ci nic nie zrobi, będzie po prostu łaził po chacie. No i się zesram, jak go zobaczę. Teraz ty jesteś duchem. Poczekaj, Beskid, tylko wezmę latarkę, żeby widzieć, czy atakuje. A mogę zwiedzić zakąt. Jak tam aktywność? Była na 8, spadła na 4, poszła na 6. Otworzę to musi, drzwi. To musi być co najmniej potężny skurwysyn. A mówię, demon to prawdopodobnie demon będzie, nie? Czekaj, ja wam nie powinienem podpowiadać, ty, ale na razie go tu nigdzie nie ma. Luigi, board. Ja tam nie wejdę, zakupię. Nie, nie, wchodź tam. Show us yourself. Nie ma go tu nigdzie. Cisza. Zabił to teraz, może ma cooldown. Write something in the book. Zabił tak. Już nie atakuje? Nie. Tak nie pójdę. Ja go nigdzie nie widzę. Luigi. Luigi board. Co by tu zrobić, jego? Luigi. Cofnij się. Cofaj się, Beskid, cofaj się. Give us a sign. Pójdę na górę, zobaczę, czy go tam nie ma. Na górę widzę tak, jakby się światło świeci. Ale to może być od tego MF-a. Słyszę, że ktoś idzie, to chyba ty. Nie. O, zapala światło na górze. O nie, spadnie mi streamek teraz. Nie ma tego chłopa nigdzie. Kurwa, nie z piwnicy. Nie, byłem w piwnicy, nie spotkałem go. Uj. Ale skąd wiesz, czy go spotkasz? Show us yourself. Będę go widział. Widziałem na streamach. O tak, jego widać normalnie w trybie ducha. Nie wiem, ja tam nie wejdę, nie ma opcji, bo on zabije od razu. Nie ma sensu po prostu wchodzić. Beskid, cofnij się. Czekaj. Pół kroku się cofnij. W ogóle nie reagujesz na wejście. No, nie reaguję, tak jakby jakiś cooldown miał. Show us yourself. No faktycznie, nawet MF reader, ale ja tam nie wejdę, nie ma opcji. Zapomnij, ja nie chcę zginąć. Tyle hajsu znowu. O, tu mogłem zdjęcia robić, tu pięknie widać przez okno. Tam tak, ale to nie wiem, czy widać akurat tamtą miejscówkę. Czekaj, zobaczę, no, jak tam się bawi. Dobrze, duszek. Tylko latarkę bym musiał no mieć. No bawi się, co wchodziliśmy do chaty, to był Spike, nie? Ale nie podchodził do was. No nie. Pójdź w dobra, idę górę sprawdzić. Nie powiem wam, czy idzie do was, czy nie idzie do was. O, tu spore jest to pięterko. Give us a sign. Ten klucz może być w milionie miejsc. Give us a sign.
talerz rzucił? Tak. Ale się zesrałem. Dał ci znak. Dał ci znak. No wiem. Kurwa. Give us a sign. Tupnęło coś. Ale się zesrałem. Aż mi ciary przeszły, ty, powiem ci. Ten talerz. Tak, nie ma go. Fiolet nie wykrywa nic za bardzo. Bartek był ultrafioletową lampkę. Co ten fiolet daje? On by było widać jakby tam stópki albo rączki, nie? Aha. Generalnie działa jak się go trzyma w ręce. Tam kropki. No nie. Ja, może on się zesrał, może się już boi do was podejść. Nie bałdzo. Może on na mnie był sfokusowany. Nie bałdzo. Chociaż kurwa. Bo ja w sumie byłem, patrz, jak on tutaj łaził, nie? Koło drzwi. Ja tu się skitrałem w kącie za piecykiem i on mnie nie zabił. Łaził tutaj, koło tego śmiesznego tego, nie? No nie natknął się na ciebie. Właśnie, pytanie. Czy był sfokusowany na mnie czy na Bartka? Bo może to, że miałeś niski sanity, nie znaczy, że był na tobie sfokusowany. Nie, no to znaczy, że on się mnie upierdolił, nie? To jest akurat bardziej pewne. Bo wyście mieli porówno, czyli straciliście tyle samo. A mnie to po czeka? Prostu targetował. Ty miałeś bliższy byłaś, kontakt. Byłaś bez kit. Ale nie reaguje nic. A nie reaguje, a w wozie kurwa dziesiątka pewnie. No idę zobaczyć właśnie. No dobra, to będzie demon, bo za często atakuje. Ja tak stawiam. Nie, w wozie jest dwójka. Teraz czwórka. Mówię ci, że nic się nie dzieje. A idę zobaczyć, bo ja mogę obserwować wykres dla was też, nie? W sumie tak, nie? Ale to i tak nic nie da, bo widziałeś, że ty wlazłeś, jak skoczyło na dziesiątkę, zamknął drzwi i chuj, nie? On od razu zamknął. Activity jest waliło? Dwójka. Pewnie cichy wyszedł albo ty. Cichy, bo Beatrut to był też. Dobra, Beskid. Myślę, że trzeba zaryzykować na demona i tyle. Czekajcie, jeśli idę jeszcze przejść po chacie, może go gdzieś spotkam. To i tak nic nie da, bo one mogą mieć różną postać, nie? Ja ustawiam na demona. Poltergeist wyrzucał wieloma rzeczami. Czy sprawdźmy tego Yuriego śmiesznego, bo ten Yuri mi też pasował trochę, ale bo on rzucił rzeczą też, nie? Yuri have been known to have a strong effect on a people's sanity. Weakness smudging the Yuri's room will cause it not to wander around for a long time. Ale ghost orby by były wtedy. Nie było ghost orbów na razie. A jak Spirit Box był w końcu? Nie wiem. Wziąłem go do środka i umilkł. Nie usłyszałem go. Yuri ma EMF Reveal 5? Nie, Yuri ma minusowe temperatury. Ghostwriting. Kurwa, idealnie by była ta książka, było widać, co tam coś pisze. Nie, nie wiem. Dobra, ja stałem na demona i tyle. Tak to zakończmy. Debeski. Staw sobie demona i jedziemy w piździec. Teraz dziesiątka. Dobra, tak ustawione. Chodź, popatrzymy jeszcze, co sobie robi ciekawego, bo dziesiątka. Biga światłami. Właśnie sobą aktywność spadła. O, teraz... Wlazł do piwnicy pewnie i siedzi. Nie no, teraz była dziesiątka, nie? Czekajcie, idę do piwnicy. W tej chwili. Patrz, skurwielu. Chyba, że w garażu jest. Teraz spada do zera aktywność. Oj, to skurwielu. Ale podejdziemy. Dukam. Podejdziemy jeszcze do chwili. Nie, on strzeli. Latarki nie wzię. Nie no, nie mogę. Ja na takiej obsranej chodzę. Drugi talerz spadł. Chyba za sami. Nie ma go w tej piwnicy. Coś tupnęło. Kill, kill, kill! Show yourself, kill! Show yourself, kill! 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 Nawet ja jako duch wychodzę przed drzwi, ja pierdolę. O, możesz. Dobra, nie, idziemy w chuj. Chodź. Demon i tyle. Ustawiłeś demona? Jeszcze raz sprawdzę, ale no. Tak miałem. Nogi mi zjadł, miał nóg. Nie wierzę, że to będzie coś innego, kurwa. Jak będzie, to się bardzo zdziwię.
Dobra, jest demon. No to idziemy. Chodzisz, tak? Tak, jest tam demona, nie? Jeżeli mogę. Mogę. To czy zdążę? No. Nie zdążyłem. Kurwa. A jak... Co to było? Shade. Tej, nie wierzę, jak Shade, jak tyle razy nas atakował? Co to w ogóle miało być, tej?